Dzisiaj zdobywam czupel. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Jak na razie deszcz. To znaczy nie pada tak jak wczoraj, tylko mży, więc to jest tak lepsza pogoda. Stąd na piechotę wychodzi mi około 3,5 godziny drogi. Tak mi przynajmniej pokazuje Google Maps. Do schroniska na górce zostało mi 2,5 godziny. Teraz idę w kierunku Żywca i już wchodzę powoli. Wychodzę z miasta Bielska Biała już na szlak czerwony. Także no, będzie coraz ciekawiej. Też deszcz troszkę mniej już pada. Widzę, że troszkę opadają chmury, więc może nie będzie źle zły dzień dzisiaj. Ale to jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądało. Szedłem już z asfaltowej drogi. Oj, mokro. Po tych deszczach jest naprawdę szlak mokry. Przestało padać. Za 2 godziny znów zacznie, ale teraz śmiało do góry. Tak to wygląda po deszczu. Pełno błota, wszystkich kamieni. Dzisiaj będzie ciekawe wejście. Zobaczymy. Przede mną jakieś chyba z 2 godziny. Z 2 godziny drogi, jak mi się wydaje. Do Magórki i schroniska. Ale schronisko na Magórce, na czupel, no chyba jest jeszcze trochę. Musiałem się z tym liczyć, że zejdzie mi cały dzień. Sprawa się prezentuje na bieżąco. Przełęcz pod Łysą Górą. 585 metrów nad poziomem morza. I mam do wyboru albo iść czerwonym szlakiem bezpośrednio do schroniska, albo szybszym szlakiem żółtym przez Rogacz. Wybieram szlak żółty ze względu na to, że czerwonym to ja zejdę później, żeby nie cofać się, a teraz szybciej chciałbym dostać się na czupę ze względu na to, żeby jednak o jakiejś normalnej porze tam dotrzeć.
teraz coś na temat skali trudności tego szlaku. Jak na razie ten szlak czerwony, później zmieniający się w żółty, jest, rzekłbym, prostym szlakiem. Ze względu, że mamy podłoże jednak kamieniste, nie ma tu dużo błota. Po deszczu się nawet fajnie idzie. Nie ma problemu z przyczepnością. Także jak najbardziej szlak bardzo fajny. A tak jest do góry. Podłoże nie widać. Kamienie. Troszkę błota pomiędzy kamieniami, ale nawet na butach się nie odkłada za bardzo. Zapowiada się ciekawie. Przechodzę sobie teraz tędy, nie? Myślę sobie, no już niedaleko do rogacza, tam sobie siądę, wypiję wodę, może jakaś ławeczka będzie. I wiecie co? Rogacz. 828 metrów nad poziomem morza. Gdybym się nim rozglądał, ja bym go nie zauważył. Tego znaczenia. Myślałbym, że dalej jest ten szczyt. Także, no, tabliczka taka sobie. Ale cóż, no mówiłem, że napije się wody na rogaczu, to napije się. Ogólnie rogacz jest tutaj. Szczyt. Mamy ładną tabliczkę. Kierunek Magórka, schronisko PTK. Pół godziny. No, robi się mgliście. Kamerę chowam, bo już jest duża wilgoć. Do zobaczenia w schronisku. Na szczycie Magórka. Teraz mi zostało wejść na czupel. Pogoda znów się pogorszyła, znów zaczął padać. 45 minut mi zostało do szczytu czupel. Pieczątki sobie przybiłem już na Magórce w schronisku, gdyż wolałem się dopytać, czy jest szansa, że ta pieczątka będzie na szczycie. Z tego, co się dowiedziałem, pieczątki z Magórki są honorowane przez Koronę Gór Polski, więc zabezpieczyłem się wcześniej. Na szczycie Magórki nie mogłem znaleźć przejścia na szlak niebieski, bo jest taka mgła, że widać tylko tak do przodu na, ja wiem, 15 metrów. No i deszcz pada. No jutro ma być ładniej. Czupel, 30 minut. Okej. Tym razem już szlakiem niebieskim odłączam się od czarnego. Szlak czarny idzie tu. Ten niebieski powinien iść tutaj. Tak, mamy. Także możemy iść dalej. Co ja tutaj znalazłem? Jakieś kamienne figurki, stosy. Ciekawe. Na niebieskim szlaku. Co to jest? Będę musiał tu poczytać, co to są za kamienne stosiki. Czy to jest ułożone po prostu przez turystów, czy celowo? Jakaś taka atrakcja turystyczna regionu. A jeśli ktoś wie, to niech napisze w komentarzu.
troszkę. Troszkę mi się rozmazała na szczelinie wielki, ale jest. Czupel 933 metry nad poziomem morza. Czupel jest najwyższym szczytem Beskidu Małego. Szczyt również należący do Korony Gór Polskich. Także trzeci szczyt Korony Gór Polskich dla mnie. Natomiast jeśli chodzi o koronę, wykaz szczytów Korony Gór Polskich, Czupel mieści się na miejscu 9, poprzedzającym zdobyty już przeze mnie szczyt Wali Górę. One hour later. Zupka w schronisku. Dorowa i można iść dalej. Tak, troszkę się rozgrzałem, także jest już o wiele lepiej. I teraz śmiało mogę kontynuować drogę i wracać do Wioska Białej. No jeszcze przede mną 2,5 godziny drogi. I pół? No gdzieś tyle. I oczywiście będę teraz szedł czerwonym szlakiem, nie żółtym. Żółtym już szedłem. Zobaczymy teraz ten czerwony, jak prowadzi. Czy jest trudniejszy, czy łatwiejszy. To mamy ten czerwony szlak. Tak on wygląda. Trochę kamienisty, trochę mokry. O, miękki. Schodzimy. Zobaczymy. Jak bardzo... Co ominęło mnie wcześniej? Na niższej wysokości już jest inaczej, mgła nieobecna, widać wszystko wyraźnie, tylko że pada. I tak jest lepiej niż wczoraj. Wczoraj to non stop lało i to mocniej, tutaj to tak delikatnie. Także będąc wczoraj w Cieszynie, to zmarzłem i mało zobaczyłem. Teraz troszkę oznaczenie, wow, czerwonego szlaku, jest głupie, bo tu schodziłem czerwonym, tam już jest czarny i niebieski. Nie wiem, chyba to jest tu. Ej, zaraz. Nie. Tam. Po prostu nie domalowali czerwonego. No i tu brakuje koloru czerwonego, a tam jest. Dopiero teraz zaczęła się ta trudniejsza część szlaku. No i jest już tak bardziej kamieniście, blisko. I bardzo pokrętnie. Trzeba uważać, na co się staje. No to prawda, czerwony szlak jest ciekawszy. Po prostu ciekawszy, ze względu na to, że nie jest taki nudny, jak ten żółty co był. Ale cieszę się, że ja z nim teraz schodzę, bo jest ładnie, a pogoda wcale nie jest jeszcze. Ale teraz mi się ścieżka trafiła po źródle. O, sarna. To będzie trochę trudno dostrzegać. To już koniec dzisiejszego odcinka. Następny to wejście na Skrzyczne i zaczynam ze Szczyrku, więc do zobaczenia.